1 marca przypada Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie zostanie upamiętnione w Lesznie uroczystością przy pomniku Żołnierzy Wyklętych. Rozpocznie się o godzinie 10. Tego samego dnia o godzinie 18 odbędzie się manifestacja patriotyczna. Pamięć o żołnierzach wyklętych będzie przypomniana także w czasie kilku innych wydarzeń. W sobotę 25 lutego odbędzie się trzeci turniej strzelecki organizowany przez polową drużynę Sokoła. Zawody od godziny 13 będą na strzelnicy przy placu Kościuszki. W niedzielę 26 lutego odbędzie się bieg tropem wilczym. Uczestnicy o godzinie 10 wystartują z Polany Trzech Dębów. Dzień później, 27 lutego, w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela odprawiona zostanie msza. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9. Kolejne wydarzenia będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 27 lutego o godzinie 10.15 rozpocznie się konferencja Świadectwo Wiary Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 16 zaplanowano koncert patriotyczny. 28 lutego o godzinie 16 zacznie się pokaz filmów o podziemiu niepodległościowym. O godzinie 18 zacznie się spotkanie poświęcone książce Waldemara Handke zatytułowanej Zielony Trójkąt Wyklętych. Września, Gniezno, Konin 1945-1946.